Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Jest 15 minut po godzinie 9:00. Jest temat dla reportera. Są nasi reporterzy. Leszek Wspaniały. Iwona, jesteś? No Iwona Mierzwiak w studiu w Lubinie. No a mnie słychać? Słychać się idealnie. Ciebie dzisiaj rewelacyjnie, Iwona. To chyba, no super. To chyba przy tym pięknym wiosennym słoneczku o poranku. Która już zniknęło. Już? No niestety. No. Tak. Która i tak już właśnie zniknęło, ale wczoraj było przepięknie, tak pięknie. Słuchajcie, naprawdę. Dzisiaj rano też było ładniej. Co, już nie ma tego słońca? No nie ma, no zniknęło. No chmur się tyle narobiło, że już do bani się schowało. Nie, ja się tak nie bawię. Dobra, no to co? 726-114-114. Czekamy, drodzy słuchacze, do 9:45 wspólnie z Iwoną i z Kasią tutaj. Iwona, chcesz coś powiedzieć, bo słyszę, tak, że tak... Tak, się... słuchamy. Tak, bardzo chciałabym coś powiedzieć, bo właśnie rozmawiałam. Tak, właśnie rozmawiałam, słuchajcie, z panią, właściwie to synową poszukiwanego, zaginionego Zygmunta Pajdy, którego policja poszukuje już od poniedziałku, zresztą rodzina także. I on wyszedł w poniedziałek w wielkanocny z domu około godziny 19:00 z domu w Kochlicach i nie powrócił. Senior choruje na Alzheimera i ma kłopoty z pamięcią i taki ogromny komunikat do wszystkich osób, które mogłyby pomóc w ustaleniu miejsca przebywania zaginionego, są proszone o kontakt z Komendą Miejską Policji w Legnicy lub normalnie pod numerem 112 z jakąkolwiek policją się po prostu połączyć. Bardzo ważne, że ten człowiek jest rzeczywiście chory i tutaj rodzina naprawdę poszukuje i prosi, może ktoś go wziął na stopa, bo on jest, z tego co rozmawiałam z członkiem rodziny, to jest bardzo rozmowny, jest taki komunikatywny, ale może się po prostu pogubił w tej rzeczywistości i po prostu nie wie, gdzie jest. Także bardzo prosimy o kontakt. Za chwilę na miedziowe.pl będzie wizerunek tego pana i mam nadzieję, że się odnajdzie. Tak. Odnajdzie cały i zdrowy. Tak, dokładnie. A tutaj warto też podkreślić, że na prośbę Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zespoły ratowników GPR ze Smardzowa wraz z psem prowadziły już działania poszukiwawcze wraz oczywiście też z innymi grupami. To było przedwczoraj między 18 a 3 nad ranem. Trudny teren leśny do przeczesania w rejonie miejsca zamieszkania właśnie osoby zaginionej. Niestety w dalszym ciągu pana nie odnaleziono i poszukiwania trwają. Tak jak Iwona mówiła, za chwileczkę wizerunek zaginionego na miedziowe.pl. No i każda cenna informacja będzie tutaj bardzo istotna, aby mężczyznę odnaleźć. 726-114-114. Czekamy, drodzy słuchacze, a na miedziowe.pl bardzo dobra informacja dla mieszkańców Dobrzejowic w gminie Żukowice, bowiem tam na finiszu jest już budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, na którym będzie można zagrać i w siatkówkę, i w mini piłkę nożną. A to boisko powstaje w parku, tuż przy już istniejącym boisku do koszykówki. Prace są zaawansowane, a to, o czym będzie dzisiaj w naszych serwisach radiowych mówił wójt gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn, od lat mieszkańcy prosili, wnioskowali o tego typu miejsce do spędzania wolnego czasu. No i na początku maja takie właśnie boisko ze sztuczną nawierzchnią oddane zostanie do użytku. Jedno z czterech, które na terenie samorządu będą powstawać, ale o kolejnych też na bieżąco będziemy was informować. Jak wyglądają prace, to na dwóch zdjęciach dzięki Urzędowi Gminy w Żukowicach możecie zobaczyć, jak naprawdę bardzo ciekawie się to miejsce prezentuje. Jak sobie przypomnę swoje szczenięce lata, gdzie kopało się piłkę, gdzie popadnie, na trawnikach, na klepiskach i tak dalej, to teraz nawet w takich małych miejscowościach bez względu na warunki atmosferyczne będzie można sobie zagrać na boisku ze sztuczną trawą. Są zwolennicy tego typu nawierzchni, inni wolą jednak zdecydowanie na zwykłym boisku trawiastym pograć, no ale no, na zwykłym trawiastym w siatkówkę, czy tam w koszykówkę nie gramy. Oczywiście, pewnie, że można, no ale tam jak piłka się
odbije od, w cudzysłowie, trawiastego parkietu, no to nie wiadomo, gdzie poleci. To tak na szybko. 726-114-114, czwartkowy temat dla reportera trwa. Kasiu, ja się o poranku ucieszyłem słońcem, a co mówią prognozy na popołudnie? Będzie lipa? W sensie deszcz? No tak twierdzą, że przelotnie może padać. Cały dzień w zasadzie można takich opadów się spodziewać. No i na słońce to nie ma co liczyć. Według synoptyków powinno być cały dzień pochmurno. Jutro też, jutro jeszcze więcej deszczu nawet. I co, kwiecień, plecień? No plecień, plecień, ale w sobotę ma się poprawić. W sobotę maksymalnie co prawda 13 stopni, no ale dobre i to. Z kolei ma być przeważnie słonecznie, więc może nawet odczuwalna będzie troszeczkę wyższa. A jutro około 20:30, co tam prognozy mówią? Jutro godzina 20:30. Między 20 a 21. A gdzie biegasz? Jutro chmury, dużej ilości chmur, ale raczej już powinno przestać padać to i temperatura na poziomie około 11-12 stopni. To dobrze, to oznacza, że i dziennikarze, i fani KGHM Zagłębia Lubin nie zmokną na stadionie, bowiem jutro 28 kolejka PKO BP Ekstraklasy i starcie drużyn, które walczą o utrzymanie. KGHM Zagłębie Górnik Zabrze jutro o 20:30, po to właśnie pytałem o tą pogodę. A, czyli to bieg z aparatem i mikrofonem. Tak. Będzie się działo. Tak, będzie się działo. Zobaczymy, kto zgarnie 3 punkty. Myślę, że oba zespoły są tym bardzo mocno zainteresowane, bo z remisu ani jedni, ani drudzy zapewne nie będą zadowoleni. A skoro i dziś, i jutro ma padać, w sobotę ma być troszkę przejaśnień, mówisz, Kasiu, to... Dużo przejaśnień. Dużo przejaśnień. To, ale te przejaśnienia nie spowodują, że tor motokrosowy w Górkowie wyschnie, tak więc... No to nie, chyba jeszcze nie. Sobotnie zapoznanie się z trasą 13. krosu Straceńców o godzinie 16 zapowiada się w ten sposób, że na pewno weźcie ze sobą zmiany na obuwie, bo jak zejdziecie z toru, to w którym będziecie trasę 5 kilometrów pokonywać, to raczej do tego, żeby wsiąść do auta, się nadawać nie będzie. Będzie trzeba to gdzieś schować do reklamówki i w domu porządnie umyć, a że tak powiem, ubrać obuwie zmienne. Trening i zapoznanie z trasą krosu Straceńców w sobotę o 16 na torze w Górkowie. Drodzy słuchacze, to jest temat dla reportera. My czekamy na wasze telefony. 726 114 114 i tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. No i może kwiaty i motyle się pojawią w dzisiejszej audycji. Też czekamy na takie dźwięki od was, drodzy słuchacze, i dawno już nie było, że coś się poprawiło w naszym regionie. Zawsze dobre wieści też są wskazane, więc zachęcamy. 22 minuty już po godzinie 9, a do 9:45 czekamy na wasze telefony i proszę bardzo, mamy pierwszy telefon dzisiaj. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Dzwonię w takiej sprawie, bo chodzi mi ten skwarczaj, co jest za targowiskiem. Tam jest takie fajne, zrobione miejsce, że można sobie posiedzieć, podpoczywać. Chciałem się dowiedzieć, czy można by było, żeby miasto postawiło jakąś taką ubikację przenośną tutaj. Za którym targowiskiem, koło którego sklepu, o czym mówimy? Nie, to mówimy tutaj o tym, za targowiskiem tym miejskim na Piastowie. Mhm. Mówimy i tam fajnie można sobie podpoczywać, tylko nie ma gdzie ewentualnie się wysikać. Mówimy o tym stawku, który jest za targowiskiem? Tak. Ja tam dzwoniłem jakiś czas temu, parę lat temu, żeby tam zrobić, żeby właśnie ten odnowiony, tylko mówię, że nie ma takiego miejsca, żeby się załatwić. Miejsce jest o tyle newralgiczne, że nie wiem, czy korzystający z tego miejsca by tego to ja, że tak powiem, z niego właściwie korzystali. Natomiast no oczywiście zapytać możemy, jak najbardziej, oczywiście, bo teren jest naprawdę przyjemny. Tak, właśnie. No takiego miejsca nie ma, żeby załatwić swoje potrzeby. Dobrze, tak, zapytamy, tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. No i był pierwszy telefon, a w oczekiwaniu na kolejne zapraszamy na dziś na godzinę 11 w Głogowie, a konkretnie Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa zaprasza pod pomnik na cmentarzu przy ulicy Legnickiej w Głogowie w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tam zapalony będzie znicz pamięci Polakom wywiezionym na nieludzką ziemię podczas drugiej wywózki i pomordowanym w ramach zbrodni katyńskiej wiosną 1940 roku. To dziś o godzinie 11 na cmentarzu przy ulicy Legnickiej pod tamtejszym pomnikiem, ale godzinę później, bo o 12 spotkanie też zorganizowane przez rodzinę katyńską przy pomniku na Starym Mieście. Wcześniej o 11 msza święta, a o 12 uroczystość patriotyczna właśnie przy pomniku na Starym Mieście. Zapraszamy na te dwa wydarzenia dziś w Głogowie.
726 114 114. Numer telefonu przypominamy, zapraszamy, zachęcamy. Jeden telefon już był, a czekamy na więcej. Więcej telefonów od naszych słuchaczy. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie do telefonowania, informowania o tym, co można by poprawić w naszym regionie, co wymaga wręcz nawet poprawy w naszym regionie. No i czekamy na informacje od tych słuchaczy, którzy zgłaszali jakieś tematy, widzą, że już się sytuacja poprawiła, to też proszę dać znać, a może nawet będziecie chcieli wysłać kwiaty i motyle w ramach podziękowania tym osobom, które właśnie tę sytuację poprawiły, no to zapraszamy, namawiamy. 22 kwietnia w Głogowie 13. Głogowska akcja zbiórki krwi pod hasłem Motokrew. Tym motocykliści dzieciom do mariny przy dobrych warunkach atmosferycznych, jak zapowiadają organizatorzy, zjedzie, jak to zacytuję organizatora, grubo ponad 100 motocyklistów. Tam od 10 do 14 będzie można oddać krew w marinie w Głogowie. To 22 kwietnia. Oficjalny plakat już jest. Nasz portal miedziowy.pl i Radio LK Zagłębie Miedziowego mają patronat medialny nad tym wydarzeniem. Ja osobiście jestem zaaferowany tym, jakie gadżety i różnego rodzaju prezenty dla z roku na rok coraz zdających krew. Bardziej bogato, jeśli chodzi o te gadżety. Naprawdę na bogato, bo jeśli chodzi o fanty sportowe, to pozyskali organizatorzy m.in. rękawice Martyny Kierczyńskiej, w których walczyła w Głogowie i zdobyła tytuł zawodowej mistrzyni świata Muay Thai w Federacji WMC, ale jest też koszulka koszykarek BC Polkowice, konkretnie Weroniki Telęgi z podpisami wszystkich zawodniczek. No i mocno za Polkowicza będziemy w sobotę trzymać kciuki i oczywiście mniej, myślę, że wielu kibiców w sobotę w hali przy Dąbrowskiego nie zabraknie, bowiem to już piąte finałowe, decydujące starcie w walce o obronę mistrzowskiego tytułu. Wczoraj Polkowiczanki po zaciętym boju w Lublinie przegrały, tym samym akademiczki wyrównały stan rywalizacji na 2-2. No i w sobotę o 20:00 myślę, że hala przy Dąbrowskiego odleci od dopingu, a ten doping poniesie Polkowiczanki do zwycięstwa, choć w dalszym ciągu nie mogą wystąpić w optymalnym składzie, ale myślę, że Karol Kowalewski tchnie jeszcze na to ostatnie spotkanie w tym sezonie jeszcze kolejnego ducha walki i dziewczyny zwyciężą w sobotę i obronią mistrzowski tytuł. A wrócę jeszcze do Moto Krwi. Rezerwujcie sobie ten termin 22 kwietnia od 10 do 14 sama zbiórka, a potem też licznie zjeżdżający się do Głogowa motocykliści wyruszą kolumną, kawalkadą do Białęki, gdzie tam ich maszyny będą poświęcone. Tak więc też będzie na co popatrzeć, z kim się sfotografować, porozmawiać, coś dla fanów sportów motorowych. No, zapraszamy bardzo serdecznie. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie lepsza, bo w ubiegłym roku było tak zimno podczas tej akcji, bardzo, 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 ale teraz widzę 22 kwietnia, bo to wtedy ta akcja. Tak. Mhm. 14 stopni Celsjusza, powinno być zdecydowanie przyjemnie. No i druga rzecz, którą zawsze już od kilku lat właściwie zaobserwowałam, to jest takie wydarzenie, które mocno przyciąga wspierających, darczyńców, właśnie te gadżety, o których wspominałeś. Mnóstwo voucherów do zdobycia, wylosowania przy okazji tej akcji i jeszcze innych takich rzeczowych też nagród, więc warto pomagać, bo okazuje się, że można jeszcze z tego w jakiś sposób skorzystać. No w przypadku tej akcji, no to są takie bardzo mocne korzyści. I co ciekawe, to te wszystkie vouchery, nagrody, koszulka, rękawice, bluza, rapera, maty i tak dalej, to mogłoby być zlicytowane za grube pieniądze, no właśnie. A to są tylko i wyłącznie prezenty albo aż dla darczyńców krwi. Tak jest, prezenty, którzy podzielą się tym życiodajnym płynem. 726-114-114, pierwsza część tematu dla reportera powoli dobiega końca. Będziemy mieć też pewnie krótką przerwę, będzie, jak się nie mylę. Po przerwie będziemy wracać i czekać na wasze telefony, drodzy słuchacze. Tak, a nasz numer to 726-114-114 i liczymy na waszą już aktywną obecność za chwilę, po przerwie. Zaczynamy drugą część dzisiejszego tematu dla reportera. 726 114 114, numer do nas na antenę, przypominam. No i czekamy do 9.45 na wasze telefony i kolejne tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radio LK Zagłębia Miedziowego. Dzisiaj tę pierwszą część w zasadzie można by powiedzieć, że rozpoczęła Iwona Mierzwiak w Lubinie. No to proponuję, żeby tę drugą część też rozpoczęła Iwona, no bo wczoraj miałaś... Wczoraj czy to wczoraj? No właśnie, była już konferencja prasowa wczoraj w Centrum Kultury Muza w Lubinie, już za tydzień międzynarodowy festiwal gitarowy i konkurs muzyki gitarowej.
No to opowiadaj, tak. Czego dobrego się dowiedziałaś. Tak, w Lublinie szykuje się prawdziwe gitarowe święto. Wszystko za sprawą właśnie drugiego Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Muzyki Gitarowej, który odbędzie się 20 i 22 kwietnia w Centrum Kultury Muza. To impreza trzydniowa. Bardzo ciekawa, bo zawitają do Lubina muzycy ze słynnej japońskiej Akademii Nibori. Ich występ w Lubinie będzie jedynym w Europie. Patronat honorowy nad imprezą nawet objął ambasador Japonii w Polsce, słuchajcie. Oczywiście oprócz koncertów, które będzie można usłyszeć podczas tej imprezy, jest konkurs muzyki gitarowej i warsztaty muzyki gitarowej. Warto dodać, że są one bezpłatne. Trzeba tylko reprezentować pewien poziom gry na gitarze, choćby taki jak ja. Na stronie internetowej Centrum Kultury Muza są do pobrania nuty, tak? Są jeszcze miejsca i można zgłaszać się do 18 kwietnia. Szczegółowy program tego Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Muzyki Gitarowej w Lublinie też znajdziecie na stronie internetowej Centrum Kultury Muza w Lublinie. No i co ciekawe, i to też mnie bardzo zainteresowało, podczas imprezy będzie można zobaczyć niebywałą ilość prestiżowych marek światowych gitar, a także zakupić akcesoria do tych instrumentów, więc coś dla fanów gitar i mocnego brzmienia. No ciekawie zapowiadają się w przyszłym tygodniu te ostatnie dni przyszłego tygodnia. No, tak, gitarowe klimaty. Czwartek, piątek i sobota. W naszym regionie. Tak. Powrót rok temu właściwie do tego festiwalu w Lubinie i w tym roku druga edycja. No i ten kwiecień taki zdecydowanie gitarowy, muszę przyznać, bo taki, można by powiedzieć, wstęp do festiwalu gitarowego. Już w ten weekend, 16 kwietnia w Teatrze imienia Andreasa Gryfiusa na scenie Krzysztof Meisinger, który pochodzi z Głogowa. No i to będzie wyjątkowy koncert na pewno, bo to wirtuos gitary klasycznej, niesamowity mistrz, a drodzy Państwo, dzisiaj po południu będę rozmawiała z Krzysztofem, więc na pewno opowie, co zaprezentuje w najbliższą niedzielę w Teatrze w Głogowie. Troszeczkę go chcę podpytać o szkołę muzyczną, bo z kolei dzisiaj też pojawi się rozmowa Leszka Wspaniałego z dyrektor Głogowskiej Szkoły Muzycznej, bo też mają ciekawą propozycję, raz, że dzień otwarty, ale też takie muzyczne na poranki się szykują, więc no tej muzyki w naszym regionie będzie bardzo, bardzo dużo, jak się okazuje, ale dzisiaj po południu... Ale dzisiaj też, Kasiu, bardzo ważny, tak, też ważny koncert w Lubinie. Tak. Wieczorem o 19:00 Andrę Ochodlo. Zgadza się. Także też świetny koncert i na pewno bardzo interesujący, może troszeczkę ciężka tematyka, ale dla tych, którzy lubią taką muzykę, to naprawdę polecam. A tych, którzy nie lubią, też zapraszamy, bo może się okazać, że polubią, że zwrócą uwagę na inne podejście do muzyki, więc zachęcamy i zapraszamy. Andrę Ochodlo już dzisiaj faktycznie, bo to już dzisiaj 13 kwietnia, więc każdy coś dla siebie może odnaleźć dobrego, jak idzie o muzykę w naszym regionie, w Zagłębiu Miedziowym. Zdecydowanie tak. 726-114-114, no i też dobrą muzykę macie na naszej antenie, tak więc jak już tylko macie włączone nasze fale radiowe, to myślę, że z całą pewnością z tej muzyki jesteście zadowoleni. My byśmy chcieli być zadowoleni z ilości telefonów, które jeszcze w drugiej części tematu dla reportera. Na razie nie jesteśmy zadowoleni, bo odbierzemy. Wynik zero. Tak, 1-0 dla pierwszej połowy. Tak. Jeśli tak to można powiedzieć. Przed kilkoma tygodniami informowałem o tym, o inwestycjach na terenie gminy Kotla, a wczoraj podpisano umowę i w Kotli ruszać będzie modernizacja sal wiejskich w Kozich Dołach i w Grochowicach, a także przebudowa szkoły w Chocie Myśli na Świetlice. Zadaszony będzie również teraz sali wiejskiej w Kulowie. Umowa z wykonawcą podpisana w ciągu 13 miesięcy. Te wszystkie trzy obiekty mają być gotowe, tak więc myślę, że tu kolejna dobra informacja dla mieszkańców, którzy no, zdecydowanie w tych małych swoich ojczyznach potrzebują takich miejsc, gdzie mogliby się spotkać. 726 114 114. Drodzy słuchacze, telefonicznie możecie się z nami spotkać teraz, właśnie teraz, jeszcze do 9.45 i powiedzieć, co waszym zdaniem wymaga interwencji. Dziennikarze Radielka Zagłębia Miedziowego, Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejscowości, które w Zagłębiu Miedziowym są. No to zapraszamy, zachęcamy, telefonujcie. Może już się coś poprawiło w regionie, też dajcie znać. Może chcecie wysłać kwiaty i motyle. Jest. No to teraz odbieramy już kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy.
No tak, państwo narzekacie, że nikt nie dzwoni, to wezmę i zadzwonię. No i słucham. Cieszymy się. Ja mam taką sprawę. Jadąc od Trójki, dzwonię z Lubina. Jadąc od Trójki do miasta do Lubina, tam była zrobiona droga kiedyś. Nie wiem, czy ktoś z państwa tamtędy jechał, że tam by trzeba było poprawić, bo takie hopki się porobiły, jakby, nie wiem, asfalt się... No, takie góreczki są przez całe... Z jednej strony i z drugiej strony. Tak. Nie wiem, czyście jechali tam państwo tamtędy. Oj, często jeździmy i robimy hop-hop. Często jeździmy i robimy hop-hop, mówi Iwona ze studia w Lubinie, więc zna temat i pewnie będzie się interesować, czy coś tam się poprawi na tej trasie. Dobrze. A jeszcze jedną sprawę mam. Ja kiedyś dzwoniłem też w sprawie właśnie tych naszych w Lubinie świateł na ulicy Kościuszki. Bo to jest tak, że przed południem to już nie ma szans, żeby skręcić na zielonym świetle w lewo na ulicy Kościuszki. Nie wiem, czy państwo żeście tam też coś pytali nasze władze, czy nie? Tak, pytaliśmy. Nic tam nie mogą zmienić, niestety. Halo? I czy pan słyszy, co Iwona mówi, jakie informacje podaje? Czy pan słyszy Iwonę? Chyba nie. Bo pan nie słyszy. Coś słabo ja słyszę, nie wiem, co czy... No to Iwona mówi, że pytała władzę o tę ulicę, ale dowiedziała się, że nic w tej kwestii nie będzie robione. No to najlepiej tak powiedzieć, no. Bo tak samo jak na ulicy Chocianowskiej, najlepiej było zamknąć kawałek ulicy, niż zrobić inaczej, ale nic. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Proszę. Do usłyszenia. Chciałoby się podać lepsze, bardziej satysfakcjonujące odpowiedzi, ale no podajemy takie, jakie otrzymujemy. Nie zawsze są to doskonałe. Tam rzeczywiście są światła kolizyjne. No nie, no tam akurat, no ja kiedyś pytałam, to już chyba dwa razy nawet pytałam o te światła i niestety, ale w tym miejscu nie da rady tego zrobić, ponieważ musieliby zmieniać chyba wszystko dokładnie, a tam to wszystko tak idzie jakoś dziwnie. Nie wiem, rzeczywiście tam jest problem na Kościuszki, jak się skręca właśnie na Armię, w ulicy Armii Krajowej. Tam rzeczywiście jest taki kolizyjny dosyć te skrzyżowanie. Ale jak na razie sytuacja pozostanie taka, jaka jest. Trzeba po prostu uważać i tyle. No to uważajmy, a teraz odbierzmy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Halo. Tak, słuchamy. Dzień dobry. Ja dzwonię z Głogowa, z części drugiej Piastowa. Chodzi mi o bankomat, który się znajduje w Intermarché. Nie wiem, czy ktoś może już zgłaszał. Ten bankomat po prostu jest tak przestarzały, że kiedy są dni targowe, ludzie stoją w kolejce, aby wypłacić pieniądze. Jest to niemożliwe wręcz. Czy ktoś zgłaszał może tak, ten problem? Tak, zgłaszał już oczywiście, że zgłaszał i polecamy wszystkim korzystającym z tego bankomatu, aby zgłosili tą sprawę do banku, do którego ten bankomat należy. Do banku, czyli Santander, no, tak? Jeśli to jest własnością jest akurat ta firma, no to tam należy zgłosić, że no są problemy, powinni zadbać o swoich klientów i wymienić urządzenie na nowsze. No też tak myślę, no ale jeżeli państwo prowadzicie właśnie tą audycję, to my też zgłosimy problemy dotyczące, tak, które się znajdują na naszym terenie, to po prostu ja dzwonię i super zgłaszam, że jest taki problem. To zróbmy tak, ja zgłaszam to do banku po audycji, a jako bardzo słuchaczka dziękuję. Też proszę tam zainterweniować. Myślę, że im więcej głosów zdecydowanie, im będą więcej mieli... głosów, tym większe zrozumienie ze strony firmy, że potrzeba jest duża. Dokładnie. Dobrze. Dobrze, dziękuję w takim razie. Bardzo dziękuję. Miłego dnia życzę. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy za serdecznie. Do usłyszenia. Dobrego. Temat wraca jak bumerang, a wychodzi na to, że operator... Że za mało osób może zgłosiło ten problem. Operatorowi nie do końca chyba zależy na tym, żeby... No nie wiadomo, jak to zinterpretować. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry. Ja chciałam podziękować, prosić o kwiaty i motyle za... ekipy za tą piękną drogę wzdłuż hali sportowej. No po prostu się teraz śmiga i wzmocnienia, teraz tam barierki stawiają jeszcze, żeby się tam ktoś nie stoczył w dół, po prostu nie spadł. No podziękować, no szapowa, droga cudowna, jedzie się rowerem, śmiga się po prostu, dziękuję bardzo. Rewelacja, bardzo dziękujemy za ten telefon. To śmigamy z kwiatami i motylami. Tak jest.
Dziękujemy, dziękujemy. Odbieramy już kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Ja wysłałem do was na Messengera. Tak. Muszę przejść do innego pokoju, bo... O, to ja... Świetnie, to pan przychodzi do innego wysłałem pokoju. Wysłałem do was zdjęcia z parku. Na Budowlanych. Przy Budowlanych, z oczka wodnego, drzewo znowu się następne złamało. Ojej. To drugi dzień leży. Widzę, tam się ten nie zainteresował. A no, brzydko to wygląda. W ogóle te oczka brzydko wyglądają, to jest już inny temat, nie? Ale właśnie chciałem to zgłosić wam, może wy tam kogoś podeślecie swoimi drogami, żeby to usunęli. Widzę, że jest informacja, natomiast zdjęcia chyba nie doszły, może za chwileczkę dotrą. No ja wysłałem je przed 9:00. No widzę, 8:53 jest informacja tekstowa, natomiast zdjęcia jeszcze nie doszły, pewnie za momencik dojdą. Dobra, to jakby jakiś problem, to proszę zadać drugi raz najbliżej. Dobrze, dzisiaj, nie? Dobrze, okej, okay. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam, miłego dnia. Do usłyszenia, miłego dnia oczywiście. Bardzo dziękujemy naszemu stałemu słuchaczowi, który, że tak powiem, park przy Budowlanych ma pod takim swoim nadzorem prywatnym monitoringiem, dobrze. Ale to bardzo dobrze, bo służby nie są w stanie być wszędzie i wszystko dostrzec, a mieszkańcy są od tego właśnie, żeby takie sytuacje, między innymi do tematu dla reportera, zgłaszać. Miejmy nadzieję, że za chwileczkę te zdjęcia dojdą. 726 114 114, jeszcze niecałe dwie minuty naszej audycji, więc można skorzystać, jeszcze zadzwonić, podać kolejny temat wymagający interwencji dziennikarza Radia Wielka Zagłębia Miedziowego. A może jeszcze jedne kwiaty i motyle zmieścimy? No to zależy od was, drodzy słuchacze. Czekamy z niecierpliwością. No w samej końcówce nam się tu dzisiaj słuchacze bardzo ładnie rozdzwonili i o to przecież w tym wszystkim chodzi, żeby nas informować o tego typu tematach. A już tutaj ta radość w głosie mieszkanki, która korzystała z nowej ścieżki rowerowej w pobliżu hali widowiskowo-sportowej, no to już naprawdę miód na uszy. No i teraz kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Halo? Tak, słuchamy, dzień dobry. O, a propos tego bankomatu tutaj w Intermarché, ja byłam w banku i to zgłaszałam. I ponoć tam ja miała być jakaś lista. Ja chyba byłam druga osoba i do tej pory cisza, że chyba podejrzewam, że to jak było, tak chyba będzie. To tam pani dzwoniła, że tam nie można z tych pieniążków wybrać, szczególnie nietargowych. Że ja w banku byłam, zgłaszałam to i do dzisiaj cisza. Rozumiem. No to widać, że też podjęte działania, że tak powiem, oddolne ze strony mieszkańców nie przyniosły skutku, ale myślę, że im więcej osób będzie zgłaszać tego typu sytuację, to myślę, że w końcu bank tutaj weźmie wasz głos pod uwagę. A jeszcze mam taką drugą sprawę. Kiedyś zgłaszałam tutaj z Jagiellońskiej, jest takie, są schodki bez barierki na... To jest Kazimierza z Wielkiego, Sprawiedliwego. Sprawiedliwego, tak, wiem. Mhm. No i już nie wiem, kupę czasu minęło i ciszę, nie ma barierek. I chyba tych barierek nie będzie, wie pani, bo zgłaszaliśmy, ale jak do dzisiaj ich nie ma, to nie sądzę, żeby tutaj ktoś się przychylił do tego pozytywnie, niestety. Ale tak wszędzie, gdzie się jest przy schodach, wszędzie widziałam, w stronę Kopernika tam kiedyś wyjechałam, tam w galerię, wszędzie są barierki, tylko... Tutaj nie ma, nie wiem czemu. No my też nie wiemy czemu, zgłaszaliśmy, ale barierek nie postawiono, przykro nam bardzo. No dziękuję, do widzenia, miłego dnia. Za telefon, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak, i kończymy dzisiejszy temat dla reportera, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro na 9:15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.